Niecodzienne wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, zdarzają się chyba każdemu. Jedni od razu uznają je za cuda, inni próbują szukać racjonalnych uzasadnień. I chyba na tym polega ich wyjątkowość, że nie wiemy, czy są to zwykłe zbiegi okoliczności, albo działanie nieznanych praw przyrody, czy bezpośrednia Boża interwencja. Jeśli Bóg coś robi, to musi to być doskonałe, bo sam jest doskonały. W związku z tym też no, cuda, które wykraczają poza ten porządek, jakby zaprzeczały tutaj doskonałości świata i doskonałości Boga. Judaizm mówi w związku z tym, że jeżeli mamy do czynienia z cudami, to te cuda zostały stworzone przed stworzeniem świata. Na przykład rozstąpienie Morza Czerwonego, które jest traktowane w judaizmie jako największy cud, który się w ogóle wydarzył, zostało stworzone, zanim się został stworzony świat. Nawet zanim zostało stworzone same Morze Czerwone, to już rozstąpienie Morza Czerwonego było stworzone. Są też w momencie, kiedy Bóg tworzył świat, w nim już jakby było zapisane rozstąpienie morza. Czyli cuda, jeżeli mówimy o cudach, to są rzeczy, które są wpisane w porządek naturalny. To, że budzimy się rano, jest cudem, tak? To, że wychodzimy i świeci słońce, jest cudem. To, że drzewa kwitną, że ptaki śpiewają, to wszystko jest cudem, tak? Z naszego punktu widzenia. Z punktu widzenia Boga jest to porządek, który został ustalony. Natomiast dla nas, że to wszystko cały czas funkcjonuje, że to cały czas ma miejsce, jest cudem. Tak? Stworzenie świata było cudem, tak? Bóg nie musiał tworzyć świata. Stworzył świat, stąd też było to poniekąd zjawisko cudowne. Jeśli byśmy postawili sobie pytanie, czy cuda dokonują się w ramach praw przyrody, czy też je przekraczają, to tak naprawdę na to pytanie możemy odpowiedzieć dwojako. Bo będą cuda, które ewidentnie przekraczają wszelkie prawa przyrody. Zdarzenia totalnie nadzwyczajne. Ale będzie też mnóstwo cudów, które opierają się na pewnych zdarzeniach naturalnych. A cudem będzie od chociażby sama kolejność następowania po sobie pewnych zdarzeń. I tak naprawdę w tym momencie doświadczamy czegoś, co wyraża się w stwierdzeniu, że bardzo często łaska Boża buduje na naturze. Cuda wielkie i spektakularne, to myślę, że nie jest wydarzenie aż tak częste, z prostej przyczyny. Gdyby było częste, to by nam bardzo szybko spowszedniało i byśmy się już tak nimi nie zachwycali i mogłyby nie odnosić tych owoców, które mają odnieść. To znaczy cud ma sprawić, że ktoś w taki czy inny sposób bardziej przylnie do Boga. Natomiast no, niewątpliwie ogromnym cudem jest Eucharystia, bo dokonuje się cud przemiany, nie ma tutaj fajerwerków, a jednak cud niewypowiedziany, dalece przekraczający wszystko, co po ludzku możemy wytłumaczyć i wyjaśnić, tak stricte naukowo, a dokonuje się bardzo często. Cud jest absolutnie nieosiągalny w zrozumieniu, ale z drugiej strony dokonuje się w prawach ludzkiej natury. Rodzi się Chrystus z dziewicy Marii. Niezrozumiane, jak z dziewicy może ktoś się urodzić, ale się rodzi, jakby przyjmuje ludzkie ciało i podlega prawom tej natury. Cud się ciągle dokonuje, nawet za życia Chrystusa, w granicach jakby tej naturalności naszym zmysłom dostępnej. To, że Mojżesz modlił się o deszcz, to ten deszcz spadł z chmur, które się po prostu nagromadziły. Cud polega na tym, że Bóg rozkazuje, Bóg jako władca przyrody rozkazuje przyrodzie działać tak, a nie inaczej. Oczywiście to się da empirycznie wytłumaczyć. Cud jest dany człowiekowi, dla jego wiary. Natomiast sprawcą cudu zawsze jest Bóg. Muzułmanie wierzą w cuda, które przydarzyły się, czy też które towarzyszyły życiu proroka Mahometa. Między innymi cudowna podróż proroka, która odbyła się we śnie. Na swoim rumaku al-buraku prorok udał się do Jerozolimy, a stamtąd wstąpił do nieba i przebywał z Bogiem. Oprócz tego prorokowi przez całe życie towarzyszyły cuda, z tym, że dokonywał ich Bóg, chroniąc czy też pomagając swojemu wysłannikowi. W niektórych bitwach z pomocą prorokowi przychodzili aniołowie i walczyli u jego boku. Teologia ewangelicka nie wypracowała poglądu jakiegoś jednoznacznego na temat cudów. W moim przekonaniu człowiek wierzący doświadcza cudów w swoim życiu tak naprawdę na każdym kroku i powinien umieć dostrzegać te cuda, które się dzieją w jego życiu i umieć za nie dziękować. Boża opatrzność, Boże prowadzenie, troska jest poniekąd także dowodem cudów Bożych, jakie mają miejsce w obrębie naszego doczesnego życia. Nie można wymuszać pewnych postanowień na Bogu. Zwróćmy uwagę na postawę Jezusa Chrystusa, który modlił się w ogrodzie Getsemane. Prosił, by ten kielich został od Niego oddalony, aczkolwiek dodał, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Także człowiek
w modlitwach rzeczywiście może prosić, aczkolwiek powinien mieć świadomość, że to Bóg tak naprawdę nad tym wszystkim czuwa i kieruje ludzkimi ścieżkami życia. W duchowości prawosławnej bardzo często jest podkreślane nieoczekiwanie na cud. Wręcz przeciwnie, cud nie jest wcale niezbędny do zbawienia, ale niezbędny dla wiary. Mało tego, cud jest nawet, często nawet wiara w cuda jest zawieszana, ponieważ wiara bez cudów ma się opierać. Ma się opierać jakby wiara na samej sobie, na akcie wiary, a nie na jakiejś takiej pewności czy kierunkowskazie, jakim cud mógłby być. Cuda się dokonują. Ludzie chorzy wychodzą uzdrowionymi. Ludzie, którzy mają życiowe perypetie, z którymi nie są w stanie wytrzymać, nagle te wszystkie kłopoty życiowe się rozwiązują. I o tych cudów się nie bada, te cudy po prostu są. Można to nazwać, nie wiem, no, że los tak chciał, jakoś się ułożyło, ale ludzie w to wierzą, że to był właśnie cud. Tradycja muzułmańska przekazuje również, że sam prorok był w stanie dokonywać cudów, uzdrawiał i miał zdolność pomnażania żywności czy wody. W momencie, kiedy brakowało wody, towarzyszom proroka zanurzył on ręce w pojemniku z wodą i z jego dłoni zaczęła spływać czysta, świeża woda. Podobnie było z chlebem po tym, jak prorok sprawił, że się rozmnożył. W sanktuarium w Al-Kabie, tam gdzie znajduje się czarny kamień, dochodzi rokrocznie do wielu uzdrowień osób nieuleczalnie czy ciężko chorych. Ja jestem daleki od pojęcia, że Kościół jest sceptyczny od uznawania cudów. Ja myślę, że to bardziej wynika z pewnego rodzaju, z jednej strony ostrożności, a z drugiej strony no, należy sobie jasno odpowiedzieć na pewne pytanie. Objawienie publiczne zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. I tak naprawdę w tym momencie już wszystko, co trzeba, było powiedziane. Teraz to, co się dokonuje w historii, różne wydarzenia, one mają nam pomagać, ale nie są aż tak bardzo konieczne. Więc w tym momencie Kościół uzna dany cud, czy to objawienie, po pierwsze w chwili, kiedy już ono jest zakończone, czyli nie zostanie nam tam wtrącona jakaś treść dodatkowa, która by na przykład była zupełnie niezgodna z tym, co wpisuje się w wiarę chrześcijańską. To jest jedna rzecz, a po drugie, no też Pan Jezus mówił, po owocach ich poznacie, więc potrzebny jest cały proces badania owocności tego wydarzenia w życiu poszczególnych ludzi. No bo jeśli się okazuje, że coś zaczyna oddalać człowieka od Pana Boga, no to jakżeż możemy uznać cudowne działanie Pana Boga w tym wydarzeniu? Według wielu midrasz, interpretacji, świat jest stworzony codziennie. W każdej chwili, w każdym momencie jest stworzony świat. Też mamy do czynienia z cudami zawsze, wszędzie. Z drugiej strony nie znamy porządku tego świata, także możemy oczekiwać, że pewne wydarzenia pojawią się, nawet jeżeli one są, nie funkcjonują w sposób logiczny. Judaizm podchodzi do świata jako pewnego złączenia dwóch elementów. Z jednej strony elementu materialnego, fizycznego, takiego, którego mamy do czynienia, który staramy się poznać. Z drugiej strony z elementu duchowego, który gdzieś się przeplata przez ten świat. Człowiek nie jest w stanie znać tych wszystkich połączeń, które gdzieś dzieją. Także generalnie cuda są traktowane jako element po prostu fizyczności świata, element, który jest wpisany w jego porządek. Zapamiętaj, większość wyznań i religii potwierdza istnienie cudownych wydarzeń, których wytłumaczeniem pozostaje jedynie Boża interwencja. Często cuda są dzielone na spektakularne, które przekraczają naszą wiedzę, czy wręcz działają wbrew niej, i te, które zwyczajnie dzieją się w codzienności.